Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. I w tym odcinku będziemy kończyć dwie drogi. Dwie drogi, tak? Ale w tu, góra. Okej. Będziemy dzisiaj kończyć dwie drogi, jedną najlepszą, drugą no troszeczkę gorszą. Po prostu kończąc story mode, będziemy przechodzić tylko dzisiaj ten ostatni poziom i dwóch bossów. Gdyż po prostu po pokonaniu tego przejdę jeszcze raz tą historię i wrócę do was w tym samym poziomie i będę robił inną misję i będę po prostu tak kończył. No i dobra, no kontynuuję. Dobra. I teraz bardzo smutna cutscenka. Maria! Please, Shadow, I need your help. Everyone's fate depends on you. Maria! Maria. Shadow, look! Up there! Huh? What is that? Once every 50 years, that black comet passes by this planet. Oh, do you think those black creatures are somehow connected with that comet? Black comet. Shadow, what's wrong? I think you're right. I feel it. They're up there. That's where the answers are. I've got to get to that comet. No i dokładnie, Black Comet. Wszystko tu jest Black. Black Hedgehog, Black Aliens, Black Creatures. I teraz jeszcze Black Comet. Znaczy Black Comet było pierwsze, ale dobra. Final Hunt. Ten poziom ma wiele nazw. Nawet sam nie pamiętam ile. Więc no, mówię. Ten poziom będziecie widzieć dwa razy. Najpierw oczywiście będę przechodził, no jak mówiłem na początku, najlepszą. Później będziemy cięcie i będę przychodził na tą troszeczkę gorszą wersję. Znaczy troszeczkę gorszą, bo po prostu będę robił inne wyzwanie właściwie. Tylko tyle. Jest ciekawe tutaj armor. Armor. Okej. Okay. O, ja lubię tą broń. Lubię. W ogóle jakie jest nasze zadanie? Find Black Doom. Okej. Okay. Czyli mogę... To jest jedyny praktycznie chyba poziom dobry, który ja mogę używać Chaos Control. Takiego poziomowego, więc prawdopodobnie w tym odcinku zobaczycie Chaos Control po raz pierwszy. Znaczy, prawdopodobnie na 100%, bo ja tego poziomu nie umiem bez Chaos Control przechodzić. Teraz sobie chciałem takie zadanie Ja sobie chciałem taki challenge zrobić, żeby ten poziom przechodzić bez Chaos Control, ale po prostu nie dało się. Nie broń się. You son of a... Dobra, o nie. Co ty chcesz? Stańcie nie pijać. Przestańcie mi zabierać mój pierścionek. Chaos Control! Nie, to nie próbowałem zrobić Shadowa, od razu mówię. Nie próbowałem nawet. Dobra. Więc tak właśnie działa. Chaos Control, mniej więcej tak samo jak widzieliście to w Sonic Adventure 2. Nagle, co? Pixel wspomina Sonic Adventure 2, co się stało? Po prostu tam jest pierwsza scena, w której widzimy Shadowa w historii Hero. To po prostu tam jest to pokazane, jak działa Chaos Control. Nie jest to teleportacja. Nie jest to też warpowanie, jak tak Sony... Nie no, warp i teleportacja w sumie jest to samo. Ale no nie jest to, jak to Sonic nazwał wtedy. You son of a...
Ale serio, co to było? Ja muszę mi wierzyć, co to było. Aha, i pewnie zauważyliście glitch, którego używałem. Który po prostu mi pozwala na niespotykane wysokości skoczyć. No, jest to tak zwany, no, posłużę się trochę określeniem speedrunnerskim storage. Na czym on polega? Otóż, kiedy z jakąś szybkością po osi X biegniemy w jakiś przedmiot, w tym wypadku ze spindaszowałem, bo to jest największa szybkość, jaką możemy dostać, to w tym momencie cała ta szybkość z osi X przenosi się na oś Y. Czyli w naszym przypadku no do góry, no bo tak, taka jest oś Y. Po prostu do góry się idzie. No i właśnie na tym to polega. Nic zadać, nic ująć. Co tu ja mam do zrobienia? Czy ja mam... Nie. To jest właśnie jeden z tych rzeczy, które bardzo lubię w tym poziomie. Otóż on wykorzystuje co po niektóre broni. W tym przypadku właśnie to coś. Nie, będę z wami szczery, nie wiem jak się po... jak się odpowiednie broni jak nazywają. Wiem tylko jak się jedna nazywa. I w sumie większość ludzi wie jak się ta nazywa broń. To jest jedna z tych bardziej znanych. Jest jedna taka easter eggowa broń, ale no jest też taka bonusowa jedna. I jeśli dobrze pamiętam, to nie za tą historię, ale chyba za Slightly Hero możemy odblokować właśnie tą spływę, o której mówię. Ale nie będę zrazu o jakim mówić. Żeby nie było spoilerów. Bardzo lubię ten poziom. Jeszcze bardzo lubię. No, po prostu według mnie jest bardzo taki. O, logo Shadow the Hedgehog tu jest. Po prostu jest dla mnie wyzwaniem, ale nie chamskim wyzwaniem. To jest też warte do powiedzenia. I też nie. W sumie to i tak muszę tu iść. No i jak widzicie, możemy chodzić, znaczy sterować tymi. Nie. Niektórymi Black Creatures. Black Aliens. W tym przypadku tym ptokiem. No i w zasadzie to tyle. No, nic tu więcej ciekawego w sumie nie ma na ten temat. Po prostu możemy tak latać i to jest taki trochę Star Fox w tym momencie. Jak ktoś grał w Star Foxa, to pozdrawiam. Sorry, ja dosyć zapomniana przez Nintendo. Zapomniałem, ich ostatnia gra była na Wii U, ale dobra. Ale rzadko bardzo wychodzą. Jedna gra chyba na platformę wychodzi, max. Tak mi się wydaje w każdym razie. Okej, okay, teraz tu. Ty mnie zawodzisz wyżej. O, właśnie. I okej. Okay. Daj mi spokój. I Shadow może tymi takimi dziwnymi, nie wiem, ja to zawsze nazywałem żyłami. W sumie nie wiem, czy jest jakaś w ogóle poprawne nazewnictwo tego jest. Ale no tak, ja to nazywałem żywami. Żyłami, nie żywami. Myk. Myk. Na ciebie to nie działa, wiemy. O nie. Chyba, bo już się bałem. Aha, dobra. I tu możemy tak lecieć. I tak używam cały czas kółka, żeby robić ten dziwny obrót Shadowa, bo to zdecydowanie go przyspiesza. I można niesamowite szybkości na tym osiągnąć. Nawet większe niż poprzez spindasz napełniony. To zdecydowanie było szybciej niż to.
Ale spin dash jumping tutaj się przydaje często. Hello Black Doom. Raczej hologramie Black Dooma. W ogóle czemu ja ich nie rozwalam? Oni mają zarąbiste spluwy tutaj. Mają po prostu takie karabinki tu. Tu. Już chaos control. The ultimate power. Nie wiem, co on tam dalej mówi. No i jesteśmy już prawie... Wait. All the black comets. O, dobra! Chyba będziemy mogli przejść. Oh damn. Przeszedłem przez jedną. Jo, kurde! Normalnie nie możemy po prostu otwierać tych... Pozorem nie możemy otworzyć ich. Ale najwidoczniej można je przeskoczyć. Kurde! Raz tylko mi się udało, ale nie spodziewałem się, że mogę wszystkie tak obskoczyć. To się nazywa skill ludzi. Dobra, Black Doom. Idę ci skopać dupsko. A później cię uratować. Ja, to trochę dziwne jest. Doom, your rule ends here, and it ends now. So you're behind all this. Like it or not, the game's over. Fools. The Black Arms are more than superior. We are perfect. Do you really think you have any real chance of defeating us? It's you who should be scared, Black Doom. I made a promise to Maria to save the planet she loved so much, and I will! Then get ready to die. Let me show you the ultimate power in the universe. No i dobra, Black Doom. To nie jest ostatni raz, kiedy z nim walczymy. Tak, teraz wam troszeczkę zaspoileruję. Dobra, on teraz nam jakimiś... kulami rzuca. Whatever. Plan polega na tym, że musimy w niego nawalać. To jest cały plan. Musimy w niego nawalać. On czasem nie może zostać uderzony. I to da się poznać. Po prostu jest wtedy tak średnio przejrzysty. Ja niestety nie rozróżniam troszeczkę tego. Po prostu o. A najlepiej sprawdzić po prostu w niego homing atakując i żeby zaczął krwawić. A bo jeżeli dobrze pamiętam, że teraz on chyba nie może dostać może. O, teraz. To jest też dobra broń na tą walkę, bo ona też zaznacza w co celujecie, więc można się domyśleć. Raczej... Jego hitbox jest strasznie dziwny, bo ta jego szata na dole to jeszcze nie jest jego dokładny hitbox. To jest po prostu jego... no, to jak uderzycie, to nic się nie stanie. Może tak to wytłumaczę. Dobra, teraz proszę... O, właśnie. Błagam, że nie zrobiłem głupiej rzeczy. Nie! Nie! Rób się teraz! Rób się teraz, śmiertelny, teraz! Ten, ale zrobiłem. Dobra, ale z tą bronią szybko pójdzie. Nie dość, że mocno bije, to jeszcze szybko. Perfect kill! Czyż. W ogóle śmieszne jest to, że zaczynamy z 10 pierścieniami. Nie wiem czemu to jest w sumie dla mnie śmieszne.
Damn it. Aim for a weak point. Shish. If you can hit up high enough, you can hit him with a homing attack. I see. Okay. Perhaps I have underestimated your ability as a man. Behold the ultimate power. Zrąbałem. Czekaj, ja nie mogę nie zrąbać. Po prostu. Gin. A. Czemu nie zginąłeś? W ogóle tyle go zjechałem, a byłem na jednej broni cały czas. Lol. Znaczy mogę go też ze... Nie ze spindasza, z homing ataku nawalać, ale to jest po prostu okropne. Okropne, żałosne i tak dalej. Słabo sobie razem w tej walce. On już powinien zginąć. Tak na dobrą sprawę. A dobra, to teraz w ogóle zauważyłem, że on się pozbywa tych swoich cieni. Teraz to do mnie dotarło. Śmieszne, no. Ja sobie radziłem. No już dawno powinien zginąć. No, ale po tej cutscence finalnej przeniesiemy się do... Po prostu będzie cięcie i przeniesiemy się do... znowu do tej misji. Ranga A nadal. Wow, nieźle. Chaos Emeralds. Shadow. This isn't over yet. The Black Arms will rise again. Let's do this! I'm Shadow the Hedgehog, and I made a promise that I intend to keep. With the power of these emeralds, Black Doom and his army are finished! This is who I am! No dobra, jesteśmy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy. Znaczy... Tam, gdzie skończyliśmy. No po prostu jesteśmy... Znowu w tym poziomie. Zajęło mi to dokładnie godzinę w ogóle tutaj przejść. 16.39 jest teraz, więc... Godzinę temu o 15.39 skończyłem odcinek. Znaczy tamtą część odcinka. No i dobra. Jeszcze będę musiał zrobić synchronizację z tej drugiej części nagrania. Niestety. Ale to będzie okej. Chyba okej. Dobra. Final Haunt. Tym razem będziemy robić misję Black Dooma. Tu góra. Dzisiaj będziemy robić... dzisiaj. Teraz będziemy robić misję Black Dooma, czyli po prostu tym razem musimy aktywować te tarcze, które ominąłem w poprzedniej części odcinka. Tak trochę mi się wydaje, jakbym robił drugi odcinek kompletnie, to jest dziwne strasznie. I odblokowaliśmy Hill Canyon, jak zauważyliście. Cały myk polega na tym, na przechodzeniu tych innych historii, a tak jakby tych samych nadal, to, że levelujemy te bronie, czyli jak przejdę tą historię, to teraz, tą drogę, tą historię, to teraz będę miał Hill Canyon na levelu drugim. Więc tak to właśnie działa, nie inaczej. Nie wiem, po cholerę ja to ja ich rozwalam, skoro nie będę używał Chaos Control. Czyli nie będę używał Chaos Control, pewnie się zapytacie.
Otóż Chaos Control w takich sytuacjach nie jest dobrym pomysłem, gdyż najzwyczajniej w świecie nie pamiętam lokacji tych tarcz. To jest proste. No to znaczy na początku to jeszcze key z tym, bo przecież mogę w końcu... Na początku to key z tym, bo nie ma tych tarcz po prostu. Nie ma przełączników. Oh. Ja, to może być problem. Spróbuję z tego. A żem to zrobił. Z tego, o. No, tak trochę nie wychodzi. Oh, damn. A gdybym tak po prostu... Jakby tu też jakiś storage jest, ale... To za dobre to nie jest, kurde. No to dobra, no. Idziemy na... Chociaż... Coś może... Nie. Nie. Damn it. Die. No nic nie przynajmniej robi. Nie, tam już skoczył taki. Więc jeszcze raz używamy tego. To żeby nam leciutko nie szło. Kurde, po raz pierwszy mi się tam tak nie udało. Już nie. Chyba L Black Doom. Mamy tylko 4 do aktywowania, więc jest OK. Mam nadzieję. Pierwszy. Teraz praktycznie musimy się cały czas poruszać. Chociaż w sumie Chaos Control może być. Muszę tam być, co nie? Co tu jest? Go down. O! Czujesz? Okej. Aha, stąd chyba. Stąd przychodzę, jak wyląduję tym tokiem, cokolwiek to jest. Tu ląduję po prostu i muszę iść. No dobra, więc nic nie ominęliśmy właściwie. Żadnego tam przycisku chyba nie było, jeśli dobrze pamiętam. Nie pamiętam ich o lokacji, ale mniej więcej mogę określić, czy je ominąłem, czy nie. O, a tu jest kluczyk. Się ma kluczyk. Tak, dosłownie w każdym poziomie jest ten 5 kluczy, nawet w finałowym. Tej sekcji. A była przecież. Tak przecież wspominałem o logu Shadow Diechetra. Jestem w sumie ciekaw, co w ogóle twórcom przyszło na myśl, że takie logo wymyślili. Nie wiem, no jakoś. No, ono jest według mnie bardzo ładne, ale jakoś tak. To trochę mi z dupy na to przypomina, no bo. Znaczy, przypomina. Wygląda, no bo w końcu Shadow nigdy nie miał czegoś, co chociażby wyglądało jak to. Więc co to ma być? W ogóle szkoda, że tu nie ma możliwości odwrócenia w takich sekcjach, właśnie odwrócenia osi X i Y w analogu. Ja strasznie nie lubię, jak tak jest, właśnie. Jest okropne. Strasznie naturalne. Dobra, teraz możemy być tu. Halo? Aha, to... Muszę sobie iść tak. Łaski pies. Nie no, zaraz. Co ja mam robić? Ginierze! Przełączę na chwilę na Sonika. Sonic tu też jakoś pomaga. To jest właśnie śmieszne, że ja mogę sobie przełączyć tak po prostu. Wtedy tak jakby niektóre postaci mi pomagają w tych złych uczynkach. To jest piękne. No tak, ten gość się właśnie...
You son of a... ten gość się właśnie teleportuje. Aha, jestem tuż przed tym, tak. Sarwa. Pędź! Chcę z tego jakoś wsiąść? Mogę, fajnie. Naprawdę nie chciałbym się czekać całego tego, całej tej sekcji, żeby tylko z tego. No, you son of a... You son of a Mario! Aha, fajnie. Okej. Okay. Co ja mam z... Zaraz. Nie wiem. Swoją drogą, jestem z waszym szefem. Dlaczego mnie atakujecie? Wasz szef tuż obok mnie lata. A może on to zniszczyć? Activate them all if you want to proceed. Dobra. Teraz ja... No i teraz... Można było tak od razu? Czemu to myślę, nie? Timer. Make. Oj, w ogóle naboje tego karabinku są zarąbiste, bo się odbijają. Chciałem tak tylko o tym powiedzieć. Aha, dobra, tutaj. Go up. Up. Okej, okay, idę up. Ale samego filmu up nie polecam. W Polsce to był odlot. W ogóle nie polecam tego filmu, jak i nie polecam gry. Są okropne, jak w sumie większość licencji dla nowych gier, więc... Jeszcze nie powinienem tego mówić, bo wszyscy o tym wiedzą, że one są okropne. Dlaczego ty mnie uderzyłeś, skoro nawet nie byłeś w trybie ataku? Nawet w swojej animacji ataku nie byłeś. Halo? Ty... Głupku. Głupi głupku. Daj mi swoją broń, bo twoja broń jest fajna. Dziękuję. Teraz przyjdę tu. O ty. Pogrzbanie. Nie chcę Chaos Control, bo przegapię. Prawie jestem pewny na 100%, że przegapię. Chociaż w sumie. Control! Shadow właśnie ma coś takiego, że na... w sekcjach, gdzie są rury, to... znaczy rury, poręcze, to... za nic w świecie nie przestanie robić Chaos Control, jeśli sami nie przestanie robić. To właściwie w większości tak jest, to nie tylko ogranicza się do poręczy, bo też się... bo to o to chodzi, żeby po prostu Chaos Control... To jest takie zabezpieczenie, że na przykład jak jesteśmy nad ziemią, na przykład nad dziurą bez dna, to żeby na Chaos Control się nie skończył i żebyśmy nie wylądowali, no umierając, no proste, no. Siup. Pyk! No, jak zlamić. 8.30, nie 8.30 pikselu. Ogarni dupę. I will not allow anyone to set their hand on Black Doom. Dobra, no i teraz... nie no, fajnie. Świetnie po prostu, dlatego że zginąłem, tak? No dobra, teraz przechodzimy... troszkę gorsze zakończenie Hero. Gdzie pomagamy Black Doomowi, ostatecznie. I kto jest w ogóle bossem, bo nie pamiętam już nawet.
are you siding with those black creatures? Siding with them? You're joking, right? I'm just siding with whoever goes up against you. This time, you're going down, Sonic. If that's how it's gonna be, Shadow, then bring it on! Just say when. Dobra, czyli Sonic and Diablo. Sonic, defend yourself. Nie powiem, że lubię tego bossa. Jest, według mnie jest najgorszym bossem, gdyż o to w nim chodzi, że musimy przeczekać jego atak i wtedy go zaatakować, co jest po prostu tak nudne. Tak nudne, no zaraz wam pokażę po prostu. No to jest jego atak. Teraz musimy się schować. Nie, musimy jeszcze, nie. O, teraz! No. I ogólnie teraz go nie możemy trafić, bo ma jakieś takie swoje duperele. O, teraz możemy go trafić. Niekoniecznie mi się udało w tym momencie. Cały mech polega na tym, że musimy odbijać się od Sonika. Bo inaczej duch. A wiecie co jest najlepsze? Że jak po raz pierwszy wgrałem w tą grę, to nie wiedziałem, że nie możemy, że gdzieś tu to są bronie i cały czas atakowałem Diablona z... No, ale najlepsze jest po prostu to, że w drugiej jego fazie po prostu możemy tak do niego podchodzić. Kiedy on nas próbuje złapać, to włącza się jego tarcza. Co ja mówię, taka ciekawostka. Oryginalnie Diablon po pokonaniu jeszcze to nie był koniec bossa. Mieliśmy jeszcze pokonać Sonika. Więc prawdopodobnie były to, nie wiem, dwa paski życia albo coś. Po prostu w każdym razie, kiedy pokonaliśmy jednego z nich, drugi jeszcze zostało. Jestem w sumie ciekaw, jakby to miało wyglądać. No w sumie walka z Sonikiem to byłaby pewnie niezbyt dużo co innego niż to, co widzieliśmy na przykład w Sonic Heroes, co w sumie najbardziej powinno się powinno się porównać Shadow the Hedgehog. No nie. No więc to jest taki, nie wiem, najlepszy sposób. Znaczy podczas jego animacji, to Hold Still You Devil, raczej nie powiedziałbym, żebyście to robili. A już mi się skończyło, tak. Damn. Trochę słabo, wiecie. Ja tu nie mam już nic praktycznie. Znaczy praktycznie, no ja tu dosłownie nic nie mam. Elo. I w swoją drogą to generał właśnie siedzi za sterami Diablona. Jakbyście się po głosie nie mogli domyślać. W ogóle śmieszne jest to, że on nic nie mówi podczas samej walki. Znaczy, w samej walki, cutscenki początkowej. Biorąc pod uwagę, jak widzieliście, jego nienawiść czystą do Shadowa. Jak w większości fanów, to nie było śmieszne. Sonic, you little son of a... Wiesz co, ja nie będę zbierał tych pierścieni, to jest taki... Jest taki dobry myk, że nie będę zbierał... Chuj. Jan, jakby się długo utrzymał ten... Homigatak. Czasem mam wrażenie, że mówię homigatak, a nie homigatak. Chyba elo? Elo. No nie w Sonic. Kurde! Elo. Kaszaro. No i dupa. Czasem w ogóle też Sonic odbija się od nas. To jest śmieszne. To jest tylko z jakiegoś powodu, kiedy Sonic, kiedy się odbijamy od Sonika, on reaguje, nie... Diablo nie reaguje w ogóle, kiedy po prostu od niego się odbijamy. Sprawdzony, nawet nie próbujcie. Nie opyla się kompletnie.
No pewnie zrobiłem tak. Bardzo przypomniała mi się pewna linia. Pyk, 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 pyk. No nie, kurde. No i właśnie najgorsze są ich hitboxy. Sonic cały czas za wami lata jak opętany, podczas gdy Diablon, po prostu jego hitbox to jest okropieństwo do ogarnięcia. No serio, to królestwo ma taki dziwny hitbox, że no... Opa, opa, opa. Jeszcze jakoś można sobie pomóc Chaos Blast, jak się z łoski swojej włączy. Serio, Chaos Blast tutaj może nie jest jakoś super duper pomocne, ale czymś na pewno pomaga. You son of a... Sonic. I tak, jego słabym punktem jest tylko głowa. Nie mam czego innego jako słabego punktu. O, zablokował się w skrzyni. Lamus. I tu jeszcze ten hitbox, który jest, który odpowiada za wykrycie obrażeń. Bo z tym, który jest normalnie, to jest jeszcze ok, ale właśnie ten od obrażeń to jest katastrofa. Sonic, nie pomagasz mi. Czy w ogóle śmieszne było, jakbym mógł przejąć kontrolę nad Soniciem podczas tej walki? Już sanowa. O! Ruszył mnie. I pyk. Może jeszcze uda mi się raz? Dammit. Dobra, ale no właśnie jak mówiłem. O, o. Evacuate. Nie, nie, nie. W ogóle, że on myśli, że mi jakoś może coś z tym zrobić. No kurde... Ktoś cię z tą łapą robił, że ona taka silna. Wiesz co, może lepiej nie mógł. To jest kid friendly. Gra, znaczy... Może nie gra, bo bądź co, bądź rated teen. Ale... To jest na pewno kanał do tego. Mogę ci zapewnić, że nikt nie... Że nawet jeżeli nauczę tutaj mówić dzieciaki damn i hell, to nikt nie będzie na co zwracał uwagi. W każdym razie nie... polscy rodzice przynajmniej. Pamiętajcie, przeklinajcie tak, żeby rodzice was nie mogli zrozumieć. To jest wtedy najlepszy sposób na przykład. O nie, no Sonika się zlokowałem. O. Dobra, teraz kończymy. To jest najdłuższy i najgorszy boss. On chyba jest jeszcze dwa razy. Chyba co najmniej on jest jeszcze raz. Jeśli dobrze pamiętam. O. Nie wiesz co, jestem teraz super duper ostrożny. Nie chcę po 5 minutach tego bossa przegrać, bądź co bądź. A jeszcze go ostatni. Yes. Jej! Udało mi się. Dobra, więc przeszliśmy drogę Hero. No i teraz zobaczymy zakończenie.
It's do or die, Sonic the Hedgehog. Oh, cool. Finally, I've got all the Chaos Emeralds. Man, I didn't think you had it in ya. I'm Shadow the Hedgehog, and now I am the most powerful hedgehog in the world! The power of these emeralds makes me invincible. I am the ultimate hedgehog. This is who I am. Swoją drogą, nie mam pojęcia, co w ogóle tak naprawdę znaczy ten ending. Ale tak, no... Główny temat muzyczny drogi Hero, czyli All Hail Shadow. Jeszcze nieraz w ogóle usłyszycie ten utwór. Już nie w Shadowe w ogóle. No więc tak, od następnego odcinka zaczynamy drogę Slightly Hero. Czyli w następnym odcinku już zaczynamy. No co, no dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się w przyszłym odcinku, w przyszłym tygodniu, w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa pa!
control!